Z tych wszystkich spotkań myślę, no dwa może są warte wspomnienia, już zresztą o nich przy innych okazjach opowiadałem. No, raz miałem okazję towarzyszyć papieżowi w pielgrzymce zagranicznej do Kolumbii i lecieć samolotem papieskim, Volo Papale. I to było, bo teraz właśnie ja niestety fatalnie z datami stoję. To był chyba 85 rok, ale nie dam sobie głowy uciąć, to bardzo łatwe jest do sprawdzenia, kiedy ta pielgrzymka była. W każdym razie pamiętam z tej pielgrzymki no nie tylko same spotkania i homilie i ten niesamowity entuzjazm tamtejszej społeczności. Co najbardziej utkwiło mi w pamięci spotkanie z dziennikarzami w samolocie, kiedy papież swoim zwyczajem wyszedł z kabiny i wędrował w szpalerze dziennikarzy i każdy do niego coś tam mówił, o coś go miał okazję zapytać. Wszyscy mniej więcej krążyli wokół tematyki kolumbijskiej, także kwestii politycznych i spraw związanych z handlem narkotykami, prawda, i tak dalej, tych wszystkich znanych problemów kolumbijskich i dlaczego właśnie te miejsca, a nie inne, papieżna wiedza. Natomiast stojąca przy mnie, obok mnie dziennikarka amerykańska, pamiętam, że zadała papieżowi takie nieoczekiwane zupełnie pytanie, sformułowane mniej więcej w ten sposób, że Ojcze Święty, niedługo już nauka upora się z problemem śmierci fizycznej i ludzie będą mogli kontynuować życie w nieskończoność. I jak Kościół się na to zapatruje, jaki jest stosunek Kościoła do tego procesu? Na co papież tak się chwilę zastanawiał, tak popatrzył na nią troszkę z takim pobłażaniem, lekkim uśmiechnął się i powiedział, że no, może to będzie nieśmiertelność, ale ten rodzaj nieśmiertelności Kościoła nie interesuje. No i to, a potem no, najbardziej pamiętam, oczywiście nie tylko z powodów chronologicznych, ale także z powodów, można powiedzieć, uczuciowych, no, ostatnie moje spotkanie z papieżem, które miało miejsce 3 tygodnie przed jego śmiercią. W klinice Gemelli, kiedy mu zawiozłem Pamięć i Tożsamość, polskie wydanie Pamięci i Tożsamości. No i czekałem na to spotkanie w emocjach, bo nie wiedziałem, czy ona w ogóle dojdzie do skutku. Kardynał, znaczy obecny kardynał, a ówczesny arcybiskup Stanisław Dziwisz powiedział mi, że mogę przyjechać do Rzymu, ale nie gwarantuje mi na 100% spotkania, prawda, że da mi znać. No więc pojechałem do Rzymu, zameldowałem się, że jestem i najpierw tam to spotkanie miało być bodaj 4 czy 5 marca, prawda, no ale dostałem telefon, że nie, bo jest złe samopoczucie papieża, no i przedłużyłem sobie pobyt jeszcze na następne dni. I czekałem po prostu wezwania, no i dostałem w pewnym momencie telefon od kardynała Dziwisza, że mogę dzisiaj przyjechać. Pojechałem do kliniki Gemelli. No i tam właśnie przebiwszy się przez te, że tak powiem, straże kościelne, które przepuszczały osoby idące do tego apartamentu papieskiego, niewielkiego, wyjechałem windą na górę tam. I tam zostałem wprowadzony od razu na mszę świętą w takiej małej salce przerobionej ad hoc na kaplicę jednej z 3 czy 4 pokojów, które były oddane do dyspozycji Ojca Świętego. Była taka kaplica no, w pokoju mniej więcej nieco mniejszym niż ten prawdopodobnie. I ja stałem w takim korytarzu długim. Drzwi były otwarte i widzę przy ołtarzu stojącego twarzą biskupa Dziwisza, a papież siedział na krześle na kółkach, na fotelu na inwalidzkim w ornacie, czyli koncelebrową, twarzą do tego ołtarza, taki maleńki, przygarbiony. I to było bardzo takie przejmujące doświadczenie właśnie, to wejście z ulicy, z tej gwarni ruchliwej, krzykliwej włoskiej ulicy, momentalnie w taką strefę właśnie ciszy i liturgii z największym skupieniem i największą powagą sprawowanej w gronie kilku sióstr zakonnych, które tam
koło papieża znajdowały się i paru osób, kilkorga lekarzy i tego stafu szpitalnego tamtejszego, w sumie pewnie było nie więcej niż 10 osób. I po tej mszy właśnie zostałem przeprowadzony do sąsiedniego pokoiku, gdzie za chwilę został, tak powiem, przywieziony papież na tym krzesełku i przyszedł biskup Dziwisz. Papież był jeszcze w ornacie właśnie i zobaczyłem go wtedy ogromnie takiego fizycznie umniejszonego, a widziałem go mniej więcej pół roku wcześniej, poprzednio, kiedy jeszcze był no, już bardzo silnie zgarbiony i taki o ruchach ograniczonych chorobą, ale jeszcze pełen ciała, że tak powiem, a tutaj był bardzo wychudzony i już był po tej tracheotomii, prawda? Tym niemniej spojrzał na mnie i tak poruszył ręką w geście, potem powiedział: o, syn Jacka. A to było jego pierwsze słowo, więc znowu mnie zidentyfikował przez ojca. Może przez moment nie pamiętał, jak się nazywam, ale przypomniał sobie i to szybko. I właściwie też, tak jak to było dawniej, właśnie zapytał mnie o rodzinę. I co mnie bardzo wtedy uradowało i potem zresztą jakieś takie dawałem wywiady tam do telewizji czy do prasy z pełen entuzjazmu, że papież mówił w sposób chrypliwy, ale jednak mimo tego aparatu całkowicie zrozumiały. Potem już, kiedy kilka dni później oglądaliśmy go, kiedy miał na Wielkanoc wypowiedzieć się na placu Świętego Piotra, nie mógł przemówić, prawda? Ale wtedy w te cztery oczy, czy w sześcioro oczu, bo był przy tym arcybiskup Dziwisz, mógł mówić, chociaż to były urywane słowa. No i wręczyłem mu książkę, którą przyjął z dużym zadowoleniem. Pamiętam, że tak klepnął ręką po układce i powiedział: no, niech idzie do ludzi, niech idzie do ludzi. I biskup Dziwisz mu powiedział, żeby się podpisał. Ja nie śmiałem w ogóle prosić, czy ja chcę mieć autograf. No to tego. No i papież się podpisał takim drżącym, ale jednak całkowicie czytelnym i napisał datę. I w tej dacie się pomylił. Biskup Dziwisz zwrócił uwagę, że się, to nie jest ta data. I podpisał się jeszcze raz. Także dzięki temu mam dwie książki, można powiedzieć, relikwie z papieskim autografem. W jednym jest inna data, w drugim nie ma w ogóle daty, w drugim nie wpisał już daty, w każdym razie data o dzień wcześniejsza. W zasadniczym przeciwieństwie do tyranów, którzy bazują na tym, co w ludziach najgorsze i umieją wydobyć z ludzi to, co najgorsze i grać na tych strunach, które w ludziach są najgorsze i na tym opierają swoją siłę, papież właśnie był czymś ich, można powiedzieć, odwrotnością pozytywną, to znaczy właśnie był człowiekiem, który spontanicznie wydobywał to, co w ludziach jest najlepszego, prawda? I na tym polegała jego siła. Nagle okazywało się, że to, co w ludziach jest dobrego, potrafi się przerodzić w jakąś, no w jakąś realną siłę, prawda? W coś, co zmienia bieg świata. Znaczy, mnie się wydaje, że bardzo trafna jest ta diagnoza tytułowa George'a Weigla, prawda? Świadek nadziei, ze znanej biografii papieża. To rzeczywiście. Ja bym się zgodził z tym, że to słowo nadzieja najmocniej określa ten pontyfikat. To zarówno w wymiarze polskim, jak i w wymiarze kościoła powszechnego. Z tych nadziei właśnie rozbudzonych przez ten pontyfikat zrodziła się w dużej mierze i Solidarność, i późniejsze historyczne wydarzenia, prawda? I mam nadzieję, wciąż, że ta nadzieja ciągle jeszcze nie wydała wszystkich swoich owoców dobrych, które wydać może. Nie jestem pewien, czy pokolenie Jana Pawła II jest, rzeczywiście istnieje, czy jest pewnego rodzaju artefaktem socjologicznym, ale znam wiele osób, niekoniecznie odwołując się do kategorii pokolenia, na które ten pontyfikat i osoba Jana Pawła II, osób, które niekoniecznie miały z nim kiedykolwiek możliwość się osobiście zetknąć, na który sposób przełomowy wpłynęła osoba Jana Pawła II. Przełomowy sposób. Także to samo już jest dostatecznym powodem do świętości, prawda, papieża. Więc powiedziałbym nadzieję w wymiarze indywidualnym, nadzieję w wymiarze zbiorowym właśnie polskim i nadzieję w wymiarze Kościoła, to znaczy no jednak myślę, że zarówno patrząc na to, jak
chrześcijanie zaczęli, czy katolicy, ale czy chrześcijanie w ogóle zaczęli widzieć, że tak powiem, swoje miejsce, wielu chrześcijan przynajmniej, swoją odpowiedzialność za współtworzenie świata, prawda? Swoją odpowiedzialność za ten świat. No, ja miałem ten przywilej, być może, że znałem pewną ilość księży i właściwie wszystko to byli księża wybitni. Takie osoby jak ksiądz Bardecki, ksiądz Turek, prawda, nie wiem, ksiądz Optułowicz, właśnie ksiądz Wojtyła, no różni księża wybitni. I wydawało mi się, kiedy byłem dzieckiem, że ksiądz Pietraszko, prawda, późniejszy biskup, też bliski, znajomy, żeby nie powiedzieć przyjaciel, wydawało mi się wówczas, że wszyscy księża są tacy właśnie, że to jest normalne, że księża są ludźmi wybitnymi, wybijającymi się w jakimś sensie, że wszyscy księża są tacy. Więc nie postrzegałem na tym tle księdza Wojtyły jako jakiegoś super wybitnego księdza, ale pamiętam oczywiście różne opinie o nim, bo jednak o nim się więcej mówiło, zwłaszcza, że mój stryj się bardzo z nim przyjaźnił i należał do tego kręgu wycieczkowiczów, tej rodziny, która z nim jeździła na różne właśnie wyprawy, prawda, turystyczno-duchowe, że tak powiem. No więc tych opinii może na jego temat było więcej i przypominam sobie dobrze, że właśnie w młodości taką sobie wyrobiłem na jego temat takie przekonanie, że to jest no, ksiądz intelektualista, który mówi bardzo trudne rzeczy i w gruncie rzeczy właściwie prawie, że niezrozumiałe dla wybranych, zwraca się do wybranych duchów. Także potem muszę powiedzieć, że nawet pamiętam to takie zaskoczenie swego rodzaju, kiedy już właściwie jako dorosły człowiek słyszałem jego kazania, takie donośne i znane kazania, w których, tak powiem, publiczne stanowisko zajmował w sprawie tego, co się należy Kościołowi w tym kraju i wolności obywatelskich i praw ludzkich, prawda, zwłaszcza takie kazanie, które podczas którejś z procesji tutaj, nie pamiętam, który to był rok, 76, być może właśnie początek tych lat, czy piąty, wygłaszał, kiedy właśnie mówił językiem niezwykle takim przekonującym i całkowicie czytelnym i jednoznacznym i właśnie treści wyrażając głębokie w sposób prosty. Ale zdaje się, że Karol Wojtyła jako kaznodzieja i jako pisarz zresztą także ewoluował, to znaczy rzeczywiście jego wczesne kazania, rekolekcje, które wygłaszał, uchodziły za dosyć trudne i przeładowane, czy też nasycone bardzo treściami intelektualnymi, podczas kiedy później w ramach coraz bardziej rozwijających się doświadczeń duszpasterskich, kontaktów z rozmaitymi osobami i po prostu potrzeby pewnej, prawda, nowej sceny, by tak się wyrazić, która się przed nim otwierała w momencie, kiedy otrzymywał nowe godności, przyjmował nowe odpowiedzialności i adresował się do coraz szerszych kręgów, też ten jego dyskurs ulegał pewnej zmianie. Wówczas znak wydawał prawie wyłącznie literaturę religijną i filozoficzną i na książki religijne jednak był taki obyczaj, że w tamtych latach, prawda, kiedy no, chciano, że tak powiem, szczególnie podkreślić, że znak jest wydawnictwem porządnym, a nie takim jak niektóre wydawnictwa, które noszą, określały się również jako katolickie, ale nie były do końca porządne, prawda, czy też były mocno powiązane z reżimem. Więc z tego między innymi powodu zazwyczaj na książki religijne występowaliśmy, czy znak występował o imprimatur do kurii. No i bywały jakieś kłopoty, bo nie zawsze ci cenzorzy, zwłaszcza z książkami tłumaczonymi, jakichś nieco zbyt postępowych teologów, czy coś takiego, prawda, nie zawsze tak chętnie to imprimatur dawali. I czasami trzeba było się odwoływać do autorytetu kardynała, żeby on jakoś ewentualnie poparł, jako człowiek oczytany w teologii i znający te kwestie. I wiem, że mój ojciec miał takich kilka doświadczeń i rzeczywiście, mimo że cenzorzy są autonomiczni, to jednak perswazja czy opinia kardynała na temat tego teologa dawała dobre skutki. Między innymi był problem z wydaniem książki pod tytułem Wprowadzenie w chrześcijaństwo niejakiego biskupa Józefa Ratzingera, która została uznana wtedy, kiedyśmy ją wydawali po raz pierwszy w 1968 bodajże roku za dosyć nieortodoksyjną i nadmiernie jednak teologicznie śmiałą przez ówczesnego cenzora kurialnego i właśnie biskup wtedy jeszcze bodaj, czy arcybiskup Wojtyła,
tutaj wpłynął jakoś na, czy też jego opinia, powiedzmy, wpłynęła na opinię cenzora, który ostatecznie zgodził się na wydanie tej książki, no, która dzisiaj już należy do takiej oczywistej klasyki, prawda? To było dość uderzające na tych zebraniach, o których wspominałem, że on zawsze coś, jak podczas wypowiedzi innych osób, bo on na ogół raczej nastawiony był na słuchanie niż na mówienie, coś robił. Przeglądał prasę, przeglądał korespondencję, na przykład, prawda, koperty, wyciągał listy, czytał, coś notował na tych listach, albo nawet coś pisał, ale to nie były notatki, prawda, nie notował tego, co było mówione. I to mnie nawet trochę raziło na początku, ale pamiętam, że właśnie chyba mojego ojca zapytałem, jak to jest, że kardynał tak nie słucha, tylko no, on świetnie słucha, prawda, tylko że po prostu robi równocześnie coś innego, bo ma inne... I rzeczywiście na ogół, na końcu podsumowywał te spotkanie, czy w trakcie jego nawet zabierał głos w dyskusji, wtrącając tu ludzi uwagi, które świadczyły o tym, że znakomicie słucha i pamięta dokładnie to, o czym się mówi, więc ta rzeczywiście jego fenomenalna uwaga podzielna no była faktem, o którym ja mogę zaświadczyć w tym zakresie. Od razu wtedy myślałem sobie, no, że to ma jakieś znaczenie, no, poza tym ogromnym wymiarem kościelnym oczywiście, i dla Kościoła polskiego, i dla Kościoła powszechnego, to ma jakieś znaczenie historyczne dla Polski, prawda, która jednak zyska, ku której zwrócą się jakieś reflektory ze świata i spojrzenia różnych osób i mediów, co się zresztą potwierdziło, bo później ta fala dziennikarzy ze świata bardzo szybko nadciągnęła, to zresztą były też ciekawe spotkania, bo nasze redakcje i Tygodnika Powszechnego i Znaku były zalane właśnie falą ludzi przybywających do Polski, z których część w ogóle nie wiedziała właściwie, gdzie się znalazła. Prawda? To byli jacyś dziennikarze oddelegowani, jacyś korespondenci, którzy często nie mieli niczego wspólnego z Europą Środkową czy z krajami komunistycznymi, nigdy nie byli za żelazną kurtyną, prawda, w ogóle się tym światem nie interesowali, ale takich akurat miała dana redakcja na podorędziu i wysyłała ich na łapu-capu do Polski. I to byli ludzie, którzy nie mieli elementarnych często wiadomości. Ja sobie, no, wtedy zdałem sobie sprawę z poziomu ignorancji w ogóle dotyczącej Polski, mimo że już wcześniej byłem chyba dwa razy, czy może nawet więcej, za granicą. I wiem, że wiedziałem o tym, że wiele osób spotkanych przypadkowo nie wie nawet, że taki kraj istnieje, że jak się mówi Polonia we Włoszech, to często mówią Bolonia. Co to jest Polonia, to właściwie wielu Włochów w ogóle nie wiedziało, że taki kraj istnieje. Więc, no ale u dziennikarzy, czyli ludzi pióra, prawda, czyli ludzi słowa, to mnie jednak zaskakiwało, ten poziom ignorancji, ale tym bardziej mnie to wtedy utwierdzało w przekonaniu, że oto właśnie dzieje się historia, bo Polska ma szansę stać się przedmiotem widocznym, prawda, czy też podmiotem politycznym i historycznym, który zostanie wreszcie włączony w perspektywę Zachodu. No, dzięki temu wyborowi tak się zresztą w dużej mierze stało. Wiadomo, że zbiorowość podlega rozmaitym fluktuacjom. Zbiorowość, która jest poddana przez wiele lat reżimowi niedemokratycznemu, czyli takiemu, który poza innymi szkodami zasadniczo dąży do zerwania więzi pomiędzy ludźmi, to znaczy jednak atomizuje tę społeczność, no, podlega też takim fluktuacjom właśnie, które no nie idą w rytm od wyborów do wyborów, prawda, czy nie idą w rytm jakichś wydarzeń pozwalających na to, żeby spontanicznie czy poprzez instytucje społeczeństwa obywatelskiego eksponować czy wyrażać nastroje tejże zbiorowości i jej wolę. Ona podlega innego typu fluktuacjom, często trudno przewidywalnym, często niedostrzegalnym. No i potrzeba jakichś takich momentów krystalizacji.
niestety zbyt często się wydarza, że takim momentem krystalizacji jest coś, co można by określić mianem rewolucji, prawda? To znaczy, że dochodzi wreszcie do tego, że już jakaś masa krytyczna ludzi ma dosyć i jest gotowa na wszystko, prawda? Wychodzi na ulicę, pod kule, pod bagnety, nie wiadomo co, i zaczynają się dziać rzeczy straszne wtedy, prawda? Natomiast myśmy mieli to niebywałe szczęście, że być może wszystko prowadziło ku tym rozstrzygnięciom rewolucyjnym, no kiedyś byśmy może do tego doszli, prawda, może nie w 80, pewnie nie w 80, może w 85 albo 90, albo jeszcze w jakimś późniejszym roku, a może nie, może by znowu się udało jakoś rozbić te grupy, które zaczęły się wytwarzać, prawda, pomimo wszystkich przeszkód, no ale mieliśmy to właśnie ogromne szczęście, że zamiast, jakby to powiedzieć, sytuacji rewolucyjnej, nastąpiła sytuacja pewnego przemienienia, pewnej przemiany duchowej, prawda? To znaczy, że te emocje rozmaite, które narastały, zostały w pewien szczególny sposób niezwykle szlachetnie wysublimowane. I że te emocje, które były oczywiście wśród wielkiej ilości ludzi jak najbardziej uzasadnionymi emocjami, wolą prawdy, wolności i niechęcią, czy też nienawiścią wobec tego ucisku. Właśnie ten czynnik nienawiści zszedł jakby na drugi plan, a dzięki papieżowi wyakcentowaniu uległy te wszystkie, że tak powiem, pozytywne składowe owego nastroju i tych emocji, i tych nastawień ówczesnych społecznych, i one doprowadziły do pewnej krystalizacji, skumulowały się. Zgodnie z wezwaniem od do młodości, prawda, duchy zostały zestrzelone w jedno ognisko, które zyskało wówczas miano Solidarności. No i to na pewno tą soczewką, która dokonała owego skupienia ducha, no był nie kto inny, tylko właśnie Jan Paweł II, prawda, ze spolenia tych właśnie jasnych sił duchowych, jasnych promieniów duchowych, w silną, w coś właśnie, co potrafiło dać efekt skuteczny, prawda? Skuteczny, silny, względnie trwały jednak, prawda? Jakkolwiek by spojrzeć na dalszą historię, trwały, który ostatecznie zaowocował no, wyzwoleniem w roku 89-90. Więc uważam to absolutnie za kluczowe i za zupełnie szczególne to, że właśnie jak gdyby z sytuacji rewolucyjnej czy przedrewolucyjnej weszliśmy w sytuację niesłychanie pozytywną, prawda, której nawet w ostateczności nie zniszczył stan wojenny.